Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Część na piątek. Od początku istnienia religii izraelskiej wiara w to, że Bóg wybrał ten szczególny lud do wypełnienia jego misji, była zarówno kamieniem węgielnym wierzeń Hebrajczyków, jak również źródłem pociechy w trudnych czasach. Jednak prorocy widzieli, że dla wielu im współczesnych ten kamień węgielny stawiał się kamieniem potknięcia, a źródłem pociechy wymówką. Tak więc przypominali ludowi, że powołania nie należy mylić z faworyzowaniem przez Pana czy wyłączaniem z karania, ale raczej trzeba je utożsamiać z większym wystawieniem na Boże sądy i karcenie. Czy wybranie oznacza, że Pan interesuje się wyłącznie Izraelem? Czy wyjście z Egiptu wskazuje, że Bóg uczestniczy tylko w historii Izraela, jest zupełnie obojętny na losy innych narodów? Gdy bariery chroniące duszę zostaną usunięte, zbłąkanych wyznawców nie oddziela od grzechu już żadna przeszkoda i oddali się złym namiętnościom ludzkiego serca. Prorocy podnosili swój głos przeciwko nieludzkiemu uciskowi, rażącej niesprawiedliwości, zbytkowi ekstrawagancji, bezwstydnemu obżarstwu i pijaństwu oraz odrażającej rozwiązłości rozpasaniu panoszącym się w tamtych czasach. Jednak daremne były ich protesty, daremne były nazywanie grzechów po imieniu. Amos oświadczył: nienawidzą obrońcy prawa w bramie i mający wstręt do tego, który mówi prawdę. Gnębicie niewinnego, bierzecie łapówki, a prawo ubogich obalacie w bramie. Pytania do dyskusji. Łatwo jest być przyjaznym wobec kogoś, kto ma nam coś do zaoferowania. A co z tym, którzy znajdują się w trudnej sytuacji i nie mają nam nic do zaoferowania, ale raczej potrzebują pomocy od nas? Jaką postawę powinniśmy zachować wobec takich osób? Jak ty odnosisz się do potrzebujących pomocy, którzy znajdują się wokół ciebie? 2. Pomyśl o tym, co otrzymaliśmy od Boga jako adwentyści dnia siódmego. Większość chrześcijan nie ma pojęcia o błogosławieństwie szabatu, o tym bardziej o jego znaczeniu w czasach końca. Większość chrześcijan podziela przekonanie, że umarli trafiają natychmiast do nieba, albo do piekła, albo cierpią męczarnie. Wielu z nich nie ma pojęcia o fizycznym zmartwychwstaniu Jezusa, ani o jego bliskim powtórnym przyjściu. Jakie inne wspaniałe prawdy, nieznane większości ludziom, zostały nam objawione? Na czym polega nasza odpowiedzialność wiążąca się ze znajomością tych prawd? Dziękuję.